Cześć, witam Was serdecznie. Ja się nazywam Ewa Cieniak i zajmuję się haftowaniem. Bardzo to lubię. Odkryłam to dla siebie niedawno, ale bardzo mnie to wciągnęło. Haftuję głównie portrety. Zapraszam do oglądania moich prac na stronach www i na Facebooku. A dzisiaj chcę Wam pokazać i żebyście się nauczyli, bo będę demonstrować, jak je wykonywać, trzy przykłady rozwiązań hafciarskich. Jeden to będzie ściek, jeden to będzie taki kwiatowa dekoracja i coś trzeciego, o czym zaraz powiem. Pokażę tutaj przykłady. Zobaczcie, to jest pierwszy element. To jest ściek łańcuszkowy, bardzo prosty, a jednocześnie dekoracyjny. Można go wykorzystać do dekorowania właśnie jakichś elementów większych kompozycji albo po prostu jako ściek wykorzystać. Drugi element to jest coś, co jest niemal trójwymiarowe. Zobaczcie, to są takie kuleczki. To się nazywa French knots, czyli francuskie węzły. I bardzo często wykorzystywany jest właśnie w jakichś takich dekoracyjnych kompozycjach. Można dołożyć go do właśnie tego wcześniej pokazywanego ściegu łańcuszkowego albo do dekoracji, którą stworzycie także z wykorzystaniem takiej oto róży. Zobaczcie, tutaj możecie ją obejrzeć en face. A tutaj jak ona wygląda na powierzchni, jest taka wystająca, taka konkretna, mięsista, bardzo piękna. I teraz co? Żeby wykonać takie haftowane cuda, potrzebny jest tamborek, na przykład tamborek. Tamborek dlatego, że na nim można opiąć dowolny kawałek materiału, w miarę sztywnego najlepiej, To jest akurat płótno, ono jest delikatne, cienkie. Chodzi o to, żeby ten materiał się nie rozciągał, bo potem po zdjęciu z takiego tamborka naciągniętego, żeby nie zaczął się nam kurczyć. Więc takie materiały właśnie nierozciągliwe są bardzo, bardzo pomocne. To jest tamborek, to są jakby dwie obręcze wewnętrzna i zewnętrzna. Pomiędzy nimi jest ten materiał, który możemy też naciągać, tak? Żeby ta powierzchnia była niemal tak naciągnięta jak na bębnie i nie uginała się, tylko współpracowała z nami przy tworzeniu. I od czego zaczniemy? Zaczniemy od łańcuszka. Ja mam też tutaj, pokażę Wam przygotowane trzy kolory kordonków. O, takie wybrałam. Tak jak widzieliście na tych prezentowanych wzorach, to też takich użyję. I łańcuszek wykonam kolorem żółtym, nawleczona nitka na igłę, podwójna, żeby był bardziej wyrazisty ten łańcuszek. I teraz pochylę ekran, tak żebyście mieli podgląd na to, co się dzieje na tym tamborku. Tutaj przygotowałam jeszcze sobie nożyczki, ołówek też się nam potem przyda. I zaczynamy. Zaczynamy od tego, że wbijam się w dowolne miejsce, w którym chcę zacząć tworzenie tego łańcuszka. Przeciągam nitkę do samego końca. Ona jest zablokowana tutaj tą supełkiem, który stworzyłam. O, i teraz tak. Żeby powstało pierwsze oczko tego łańcuszka, to wbijam się z powrotem tuż obok, nie w to samo miejsce, tylko tuż obok tego wylotu nitki i wybijam się z powrotem, pamiętając o tym, żeby ta nitka tutaj wylądowała pod igłą. I przeciągam ostrożnie, ostrożnie, aż do takiego zaczepienia się tego pierwszego oczka o nitkę. I znowu wbijam się obok tego wylotu i wybijam na zewnątrz. Ja robię to bez podpowiedzi w postaci linii, ale Wy możecie sobie zrobić tak, żeby panować nad sytuacją i nad tym, gdzie chcecie, żeby wypadł tenże ściek. Czy po linii prostej, czy po linii zakrzywionej, obłej.
Tutaj robimy to poglądowo. Znowu wbijam się obok tego wylotu. Szukam miejsca, w którym chcę wyjść z igłą. Wybijam się. Pamiętam o tym, żeby ta nitka wylądowała pod igłą. I wyciągam ją do samego końca. Nie naciągam jakoś bardzo tej nitki, tak żeby ona sobie tutaj mogła stworzyć właśnie taki okrąg. I ostatnie w tym wzorze podejście. Wbijam się, wybijam, przeciągam. I taki oto, póki co na potrzeby tej prezentacji, czterooczkowy łańcuszek zakańczam, mocuję poprzez przebicie się na lewą stronę. O, splątała się. Możemy jeszcze raz, żeby mieć pewność, że to się nie rozplącze, bić się ponownie i przejść na drugą stronę. Po drugiej stronie wygląda to tak. Obcinamy nitkę. I pierwszy odcinek, pierwszy element jest wykonany. Drugi, jak pamiętacie, to są te węzełki. I teraz tak, możecie albo przygotować sobie tutaj punkty, w których chcecie tworzyć, ewentualnie robicie to bardzo spontanicznie, tak jak Wam podpowiada intuicja i widząc to, co powoli się pojawia na tutaj powierzchni waszego płótna. Ja sobie wezmę do pomocy kordonek, żeby go móc sobie oprzeć i pokazywać Wam dokładnie, na czym te węzły, tworzenie ich polega. No więc tak, przytrzymujecie tą nitkę, która już jest po prawej stronie, igłę skierowujecie tutaj w stronę nitki, obwiązujecie powiedzmy 3 razy i wbijacie się tuż obok, nie w to samo miejsce, ale tuż obok tego miejsca, z którego wyszła nitka. I powolutku przeciągacie nitkę na lewą stronę. O. I w ten sposób, zobaczcie, powstaje wystający element. Pierwszy węzełek. Zrobimy jeszcze jeden. O, przebijam się. Tym razem przytrzymuję także, żeby zapanować nad nitką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nawet 6. I wbijam się z powrotem i przeciągam nitkę przez te wszystkie nawinięte warstwy. Zobaczcie. O, i tych węzełków w różnych kolorach i o różnej wysokości może być bardzo wiele. Jak kończycie, odcinacie po prostu tą niepotrzebną nitkę i odkładacie, bo być może przyda się do kolejnych elementów. I ostatni z naszych dzisiejszych rozwiązań i dekoracji to róża. Zaczynacie od tego, że rysujecie pięcioramienną gwiazdkę, bardzo uproszczoną. Zaraz pokażę ją nieco bliżej. Ołówkiem, może być mazakiem. Spójrzcie, to jest ta. Bardzo ważne jest, żeby była właśnie pięcioramienna, nieparzysta. 5 ramion, 7 i więcej. To w zależności od tego, jak sobie życzycie i jaką gęstość ma mieć ta róża. Ale podstawowy to jest 5 ramion. Za chwilę będziecie lepiej widzieć to, co ja tutaj stworzyłam. Wbijacie się na końcu pierwszego ramienia od spodu i wbijacie się z powrotem po środku tej tworzonej gwiazdki, kwiatka. O. I drugie ramię i znowu wracacie do środka. I trzecie ramię
I wracacie do środka. I czwarte ramię. I wracacie do środka. I piąte ramię. Tak samo od końca, od tego zewnętrznego do środkowego punktu, do centralnego punktu. O. I w ten sposób, zobaczcie, nie są idealnie równe te ramiona, ale to da się potem zamaskować. Ważne, żeby były mniej więcej jakby w równych odległościach od siebie. I teraz tak, zaczynamy od tego, że wbijamy się pomiędzy wybranymi dwoma ramionami na zewnątrz i zaczynamy podróż dookoła tej konstrukcji. Zasada jest taka, że naprzemiennie góra, na wierzchu, pod spodem, na wierzchu, pod spodem, nad i pod tymi poszczególnymi ramionami robimy kółka dookoła tego kwiatka, dookoła tej konstrukcji. Za chwilę pokażę. O. Nad pierwszym, pod drugim, nad trzecim, pod czwartym. No, tutaj mamy. Konstrukcja nam się zaczepiła. Delikatnie przyciągamy tą nitkę, żeby ona krążyła wokół centrum i mocowała się. O, nie naciągamy jej jakoś bardzo, ale dbamy o to, żeby tworzyła coraz większy kwiat. Ja sobie przekręcam tak, żeby móc Wam pokazywać. Oczywiście zadbajcie o wygodę tworzenia. Może miejcie jakieś oparcie dla siebie. O. Już mamy za sobą kilka okrążeń. Powoli się ujawnia, co też powstaje nam tutaj. O. Przy pierwszych próbach warto, żeby ta róża była właśnie jakaś mniejsza, taka nie wymagała od Was mnogości tych okrążeń, tak żebyście sobie mogły wypróbować tą konstrukcję, tworzenie tej konstrukcji, tej dekoracji. O, możecie zadbać o to, żeby nitki były we właściwym miejscu. Jak widzicie, w niektórych miejscach już jesteśmy bliżej końca, a w niektórych nie, ale to nie szkodzi. No, to zadbamy o to, żeby przykryć. Zobaczcie, już jesteśmy bardzo blisko końca i teraz, żeby zakończyć haftowanie i robienie tych okrążeń, wbijamy się tutaj po zewnętrznej, mocując tą różę do podłoża i utrzymując ją, żeby ona była bardziej stabilna. Zadbajcie też o to, zobaczcie, bo u mnie już się kończy ta nitka, więc wymierzyłam ją niemal idealnie, jej długość, żeby mieć właśnie odpowiedni zapas tej nitki na wykonanie swojego dzieła. O.
Możecie też zamocować bardziej je. Brzegi tego, tej swojej konstrukcji. O. I zobaczcie. Pierwsza róża tutaj na wizji, stworzona przeze mnie. I jeszcze ostatnie. Pociągnięcia. O, i mamy ją gotową. Ja teraz odetnę tutaj jej niepotrzebną nić. Wrócę do Was. O, ze sobą. Zobaczcie. W czasie tych 15 minut udało mi się wykonać te kilka elementów. Przy większej ilości czasu wieczorami możecie tworzyć bardziej złożone kompozycje, nawet z wykorzystaniem tych trzech elementów, które tutaj zobaczyliście i nauczyliście się. Ale zachęcam Was także do tego, żeby poszukiwać rozwiązań i różnych ściegów, różnych dekoracyjnych elementów, które w bardzo łatwy sposób dzięki testymonialom, dzięki jakby takim filmom pokazywanym w sieci, możecie nabyć wiedzę na temat tego, jak je wykonać. Ja zachęcam też do śledzenia tego, co ja tworzę. Jeszcze raz powiem i przedstawię się, jestem Ewa Cieniak i uwielbiam haftować i bardzo się cieszę, że mogłam się z Wami tutaj spotkać i podzielić się swoją wiedzą i zachęcić Was, mam nadzieję, do tego, żebyście odkrywali swoje talenty właśnie w dziedzinie i w technice haftu. Serdecznie Was pozdrawiam, mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia nie tylko online, ale i offline. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie i do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki.